Siemano, w słonecznej Italii. Może tego nie widać, ale właśnie jestem we Włoszech. Przyjechaliśmy ze znajomymi do Osty i będziemy robić teraz jakąś trasę, chyba na południe. Marcin, gdzie jedziemy? Jedziemy chyba w góry z ciężkimi podjazdami, nie na południe. Jedziemy na południe, Marcin powiedział. Nie, właśnie nie. Marcin się wybrał z Genewy do Rzymu. I tak przypadkiem wyszło, że się o tym dowiedzieliśmy. Tak, i robimy wspólny wyjazd, wspólny trip. Tak, i on tutaj ma sakwy, jest cały obładowany. Stary rower, ale ciśnie do przodu. Tam jesteś w pracy. No i tak, utrzymaliśmy się na chwilowy posiłek. Jaki stół obfitości się zrobił. No myślę, że ty jesteś trochę za grubo ubrany. To jest tak mi się wydaje. Myślę, że zaraz zdejmy. A zaraz jaką prędkością będziemy jechać? Zimno mi jest, jedziemy? No, czekamy na dziewczynę. Wyjeżdżamy za Osty, godzina 12:13. Jedziemy do Vercelli. Marcin chciał jechać do Francji, ale tam jest mnóstwo podjazdów. No i mamy tylko w sumie 2 dni, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. Obyście potem mieli problem z wróceniem. Plus nie wiadomo, czy ta przełęcz, którą trzeba przejeżdżać, jest do przejechania. Siemano Italiano, to ja, głos z przyszłości. Muszę trochę rozszerzyć kontekst, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Materiał ten został nagrany 13 maja 2023, czyli wrzucam go prawie po roku czasu. Jest to drugi dzień rowerowego weekendu, rowerowej majówki, która wydarzyła się dość spontanicznie, ale po kolei. Dzień wcześniej przejechałem swoje pierwsze 200 km rowerem. Kto jeszcze nie widział tego filmu, link załączę w opisie. Natomiast przez kolejne 2 dni będziemy jeździć rowerami we Włoszech. Głównym sprawcą całego zamieszania jest Marcin, który zamarzył sobie bikepacking z Genewy do Rzymu. Chciał przejechać przez przełęcz Świętego Bernarda, ale nie wiedział o tym, że większość przełęczy Szwajcarii jest jeszcze na początku maja zamkniętych i ta była również zamknięta. Postanowiliśmy więc wraz z Arturem, Anią i Dominiką mu ten wyjazd trochę popsuć i w nim potowarzyszyć. Zapakowaliśmy nasze rowery do busa i przeprawiliśmy się nim przez przełęcz Świętego Bernarda. Jak już słyszeliście po burzliwych naradach, plan na dziś to dojechać z Aosty do Vercelli. Do pokonania mieliśmy niby tylko 120 km i teoretycznie jest to zjazd w dół na południe Włoch, także nie powinno być ciężko. A w praktyce, mogę jedynie powiedzieć, że dzień będzie naprawdę długi. Oglądajcie do końca. To GoPro się czasami nie włącza. Tak czy inaczej, gdzie to jest napisane? No kill, bo rezerwat. Taka ładna trasa tu była i się nie nagrało. Jestem smutny. Castello di Fenis. Castello di Fenis wygląda tak. Marcin nawet puścił drona w powietrze, żeby nagrać jakiś materiał, ale niestety zbyt porywisty wiatr uniemożliwił to nie tylko teraz, ale i całego dnia, także w tym dniu nie było żadnych nagrań z drona. Co tu się wyprawia? No to będzie popisuwa. No nie zrobię teraz. Jeszcze z kaskiem? Oczywiście, gdy tylko nadarzyła się okazja, przyszedł czas na popisuwę, gdyż dawno ze sobą nie trenowaliśmy. Nie, to ja od dawna już nie robię.
On nigdy nie robił. Robiłem? Tak, kiedy ty robiłeś? Robiłem, nawet mam to nagrane. Dawaj! Ładnie! On nawet wodoskoczył. Wiem. No i tak, kamera się w tym momencie wyłączyła i nie nagrała tego, jak robię muscle upa, bo go nie zrobiłem. Potem jeszcze poćwiczyliśmy trochę handstand i pojechaliśmy dalej. Już nie. Nie zdążyłem opon zmienić nawet. Pierwsza część trasy przebiegała głównie ścieżką rowerowo-pieszą przy rzece Dora Baltea z włoskiego Pista Ciclopedonale Dora Baltea. Pojawiły się również krótkie odcinki szutrowe, ale prawdopodobnie dlatego, że zjechaliśmy z tej ścieżki. Co do samej ścieżki, byłem w dużym szoku co do jej jakości, dlatego jeżeli będziesz miał okazję się nią przejechać, szczerze polecam. Pogoda póki co nam dopisywała, mimo iż wiał bardzo silny i porywisty wiatr w kierunku przeciwnym do naszej jazdy, było ciepło i słonecznie, dlatego jechało się całkiem ok. No, trochę gorzej przez ten wiatr. Jednak to miało się wkrótce zgodnie z prognozami zmienić. Czy to jest prosto? Nie wiem. Wycinał taki podjazd. Już się zmęczyłem. Pamiętam, było 10%. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby coś zjeść. W sumie co myśmy przejechali 30 km chyba. Do Vercelli, nie wiem czy w ogóle dzisiaj dojedziemy. Tempo jest dość wolne, głównie przez to, że jest wiatr, no i Marcin z tym swoim ładunkiem dość wolno to idzie, no ale jest taki w sumie wypad na luzie po tych wczorajszych 200 km i tak się za bardzo nie chce pedałować. Zaczyna trochę kropić, no i tak nie wygląda, żeby to jakoś się miało wypogodzić. Tak czy inaczej wjechała pizza, to trzeba coś zjeść, potem jeszcze idziemy na lody. Niam, niam, niam. Thank you.
trakcie przerwy na jedzonko musiałem coś pogrzebać w ustawieniach kamery i tak naprawdę od tego momentu większość materiału nadaje się głównie do piachu. No ale będę musiał jakoś to zmontować, inaczej film musiałby się skończyć w tym momencie. A co to? Koniec? Na pewno tędy? No taki gravel to się nie pisałem. O ja, ale widoki. Uwaga, gravel! Przyrysował lusterkami. Auto! Auto! Wolne! No to słoneczna Italia w deszczu. Co tam jest? Nie widzisz, jaki zazieleniony dach? Wspaniały. Co? Stajemy pod mostem. Znowu pod mostem? No to nas skropiło. I to całkiem nieźle. Tam pada. Dalej. Tu takie okienko. Oby tak zostało, bo w sumie się ciulowo jedzie pod wiatr i w deszczu. No to jeszcze więcej spadło po tym deszczu i była rzeka na drodze. Rower cały mokry, wszyscy mokrzy. Morale trochę spadło, ale 75 km. Tu woli jedziemy do przodu. Także jazda w deszczu, nic przyjemnego. Zmarzłem jak cholera. Zmarzłem okropnie. Nie mam w sumie żadnych deszczówek ani niczego. I to jest błąd. Jedynie wiatrówkę.
Teraz sobie założyłem, jest trochę lepszy. Komfort cieplny. No i tyle. Z przygodami. Włoska przygoda, czasu szkole. Ach, ten bruk. I love this guy. Wow. Poszukiwanie jedzenia, boczna uliczka. W sumie taka będzie lepiej, żeby nam tutaj rowerów nikt nie gwiznął. Właśnie nie wiem. Jestem w restauracji Vecchia Ivrea, w miejscowości Ivrea. Ile mamy za sobą? 83 km. Godzina za 20, 20. Ile jeszcze kilometrów? 48. Nie. Chyba trochę mniej. 30. Pijemy budeczkę. Cześciutko. Czekamy na jedzenie. No, ze szklanki. Z literatki. Dawaj, do dna. Bum. Jedzonko było naprawdę pyszne. Tu stek, tam gulasz, pieczone ziemniaczki, czy też tiramisu. Ale mięciutkie, co? Jednak to powiększyło już i tak naszą sporą obsuwę o jakieś półtorej godziny, gdyż tyle mniej więcej spędziliśmy w restauracji, głównie czekając na jedzenie, ale też na to, zanim się ona otworzyła. Krztos, ale co tutaj widać? Chyba nic nie widać, bo szeroki kąt, widać ogólnie góry i śnieg. Dobra, jedziemy dalej. 86 kilometr, chłodno już, ale całe szczęście nie pada. Najedzeni, nie chce się jechać. To może teraz przeprowadzimy wywiad za nią. Widać góry. Dzień dobry. Co tam? Widać góry, to jest najważniejsze. Ale bunkrów nie ma. To widać, ale faktycznie widoki z tej nieziemskie. Patrzcie tam. Te góry. Co ty, Ania, obóz rozbijasz? Co się stało? Okej. Wolne. Nie wiem, czy to widać, ale tam, gdzie jedziemy, narysował się zajebisty kumulonimbus. Zajebisty kumulonimbus przed nami i się błyska. No i ciekawe, czy on się przysuwał w naszą stronę, czy jednak nie. Mamy jeszcze 30 km. Jak to się zakończy dzisiaj? I zapadł zmrok, a my jeszcze nie byliśmy na miejscu. Sorry za nagranie jak z kalkulatora, ale GoPro w takich sytuacji totalnie sobie nie radzi. Podbiłem troszeczkę to w programie edycyjnym, ale nie wygląda to i tak najlepiej. Uwaga! Tu też! Będąc jeszcze w restauracji i wiedząc, że jesteśmy w czarnej dupie, nocleg zabukowaliśmy sobie troszeczkę bliżej w miejscowości Cynthia, a nie w Vercelli, dzięki czemu oszczędziliśmy jakieś 20 km. Jazda rowerem po zmroku we Włoszech to nie jest to, czego tak naprawdę chcieliśmy doświadczyć, gdyż wiadomo, jak wygląda włoski temperament na drodze. Jednak w związku z tak dużą obsuwą musieliśmy zrezygnować z naszego pierwotnego planu i poruszaliśmy się głównie głównymi drogami. Zostało 10 km, to niecałe. I ta burza, która tam była, to chyba w nią wjechaliśmy trochę. Znowu zaczęło padać, jest mokro. Na miejscu, czyli w Cynthii, byliśmy o 22.30, czyli dużo, dużo po czasie i dużo, dużo bliżej niż zakładaliśmy. No ale tak to jest, jak się wyrusza w samo południe. Pokonaliśmy łącznie 114 km i 1010 metrów przewyższeń w 5 godzin 42 netto, czyli średnia jakieś 20 km na godzinę. Nie jest może super imponująca, ale za to ile przygód. I bum, bum, bum.
Miejmy nadzieję, że następny dzień, na który Was już teraz zapraszam, będzie nieco lżejszy. Tymczasem żegnam się z Wami. To był bardzo długi dzień. Trzeba odpocząć. Dobranoc. Faktycznie, to się nie wyśpimy.